Siemanko, witam wszystkich w kolejnym wideoblogu. No słuchajcie, wczoraj miało być murowanie, no nie udało się, musiałem zrywać tapety, więc murowanie będzie dzisiaj. Także zerwałem tapety, gdzieś tam jakieś drobinki zostały, to już później będę się bawił z tym. Ważne jest, żeby wymurować ściankę jak najszybciej. Ten kabel przymocowałem tylko na razie tak na takie do mocowania kabli w rowku. No i co? No i biorę się za murowanie. Powiem wam, że do końca nie wiem jak ja chcę, żeby zrobić tą kotłownię, bo się zastanawiam, jak ja tu zrobię takie wąskie drzwi, to tu już w ogóle się z niczym nie wejdzie do tego pomieszczenia, chyba że przez okno. Będzie jedyne chyba możliwe wyjście, żeby coś wnosić do niego przez okno. Chociaż tu za bardzo nie będzie co wnosić, no ale mam taki na przykład fotel jeden, chociaż myślę, że on przez okno bez problemu przejdzie. I zastanawiam się, jakie zrobić drzwi. Zaraz zaczniemy murować, zaraz wam wszystko będę mówił, co i jak. Tylko to są drzwi 70 chyba. Gdzie to są? 70? Czekajcie. Na mnie patrzcie, bo mam taki syf, że 80. Czyli tu też będziemy robili wszędzie drzwi 80. Nadproża mam 120, więc na 80 sam raz. Tak jak wam mówiłem, zrezygnuję z tych drzwi tutaj, bo bez sensu, zostawię tamte. Nie ma sensu moim zdaniem się bawić i to będzie chyba nawet lepiej wyglądać. Tylko tak, skoro tu mają być 80, to ja bym tu zostawił co najmniej z metr. Co najmniej z metr bym zostawił. Teraz dobra, obwód mamy. Znaczy sobie metr od tego. Jedną osobę tak ciężko powiem. Mogę wziąć tą drugą miarkę. Tutaj jak będzie metr przejścia, to myślę, że będzie dobrze. Wiecie, chodzi o to, żeby później to jakąś funkcjonalność miało. Żeby po prostu na tym zakręcie szło z czymś wyrobić. Bo jakbym zrobił znowu 80, no to 20 cm mniej tu, no to tutaj już będzie ciężko z czymś wyrobić. Zawsze ten metr, te 20 cm na pewno dużo da. Tym bardziej, że się zastanawiałem też nad tym, czy nie zrobić tak, że tutaj podbudować taką ściankę z 40 cm i od tego 40 zrobić metr, ale to by mi strasznie zmniejszyło tą kotłownię. Ja chcę tam dużo rzeczy upchnąć, bo w kotłowni ma być tak. Po pierwsze, pompa ciepła, jednostka ta wewnętrzna, ma być oczyszczalnia wody, ma być bufor, ma być wszystko od fotowoltaiki, także trochę tych rzeczy muszę mieć. Drzwi do garażu na pewno będą tam w przyszłości zbudowane, także tu będzie taki pokoik przechodny, że tak powiem. No nic nie zrobię, muszę go stracić i nie mam innej możliwości. Znaczy byłaby możliwość, ale wszystko by się prawie z ponad pół roku odciągnęło w czasie, a nie mogę sobie na to pozwolić. I teraz jak to zrobić? Czy drzwi tutaj? No nie, tu drzwi będą musiały być kopnięte, że tak powiem, względem tych. Chyba, żebym nadprożę wpuścił w tą ścianę. Ale to i tak muszę tutaj zrobić. Czekajcie, niech ja pomyślę, jak to zrobić. Tu mamy od tego. Tu mamy od tego 97,5. To nie jest wszystko takie proste, jakby się wydawało, powiem wam. Zwłaszcza jak to się robi pierwszy raz. Musicie wiedzieć, że ja nie robiłem tego jeszcze nigdy, nie murowałem ścianek.
Wszystkiego, co wam będę tłumaczył i tego, to się dowiedziałem albo od jakichś osób, które tam się znają na budowlance, albo gdzieś właśnie z internetu wyczytałem, czy tam obejrzałem. Także, no ale myślę, że jeśli chodzi o teorię, mam wiedzę wystarczającą do tego, żeby to zbudować. Ale wiecie, zawsze trzeba przemyśleć sobie wszystko jeszcze na swój rozum i stwierdzić, co jest ważne i co trzeba jeszcze przewidzieć, zanim się coś zbuduje. I to też bym musiał ściankę taką zrobić. No, na 8 cm. Kurde, na 8 cm, jak ja coś takiego zrobię. Mogłoby być takie na 8, jakby było wpuszczane w ścianę, nie? Jeszcze mi jeden pomysł przeszedł, żeby te drzwi nie tu zrobić wyjściowe, tylko od drugiej, ale to już w ogóle będzie taki labirynt, że się w głowie myśli, nie, tu muszą być te drzwi, bo wtedy by mi dużo pokoju zabrało. Także te drzwi muszą być tutaj. I tu musiałoby być na 8. To mogę nawet na 10 zrobić, to jak będą mało kopnięte, tylko czy ja mogę coś takiego zrobić, będę musiał to co warstwę kotwiczyć do ściany. I to chyba by wtedy zadziałało, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Co warstwę będę kotwiczył po prostu w ścianę i wtedy to się będzie trzymać. Teraz myślę jeszcze, czy pręta podłużnie jakiegoś nie dać, jako, wiecie, takie zbrojenie, wzmocnienie. Ale to chyba już nie będzie miało sensu. Taki sporek 10 cm to będzie miał tylko tyle. No i widzicie, i tak to trzeba kombinować. Dobra, ja sobie to wszystko poplanuję, rozmierzę i się widzimy. Dobra, mniej więcej już wiem, jak ma być, co i jak. Zrobiłem tak. Tu będzie takie 10 cm bloczek. Każdy jedną warstwę zakotwiczę do ściany prętem. I to zrobię tym grubszym prętem. Będę go ciął i będę kotwiczył. Bo jest to, wiecie, tu jednak będzie... tutaj jednak będą drzwi, które będą się zamykać, żeby to miało... Kurczę, poczekajcie, telefon. No i straciłem wątek, co ja mówiłem. Dobra, nie wiem. Mniejsza z tym, co mówiłem. Mierzę dalej. Powiem wam tyle. Bardzo przydatny jest laser przy takim czymś, bo nie musicie za każdym razem ustawiać poziomicy. Ale teraz wam pokażę jeszcze, czy na pewno dobrze laser łapie. Przystawię idealnie do tej. Tak szło. I zobaczcie. Jest idealnie. Także laser działa dobrze. Jakby ktoś pytał, nie? Dobra, ja wyrysuję wszystko i się widzimy dalej. Jakby ktoś pytał, czy mi kąt prosty wyszedł. Zobaczcie, tu jest idealnie. I tu jest też idealnie. Prosto na linii. Także udało się uzyskać kąt prosty. No i tyle. Lecę dalej. Dobra, teraz tak. Po co maluję te linie? Bo przecież i tak sprawdzamy za każdym razem, jak murujemy do góry, nie? Po to, żeby sobie ułatwić. I teraz są dwie szkoły tego. Jedni lecą bardziej wprawieni tak po linii i tak sobie murują do tej linii, ale akurat w moim przypadku to by mogło się sprawdzić, bo ja nie pionowych, spoiny pionowe będę robił na pianokleju, a nie na zaprawie jakiejś tam cienkowarstwowej czy jakiejkolwiek. Przy zaprawie cienkowarstwowej problem jest taki, że jak macie tylko linię, no to jak zaciągniecie tą zaprawę, to już tej linii nie widzicie. I wam trochę może uciec, że tak powiem. Wiadomo, no jakiś tam pion będziecie trzymać, nie? Ale jeden pójdzie wam delikatnie tu. To nie jest wtedy takie fajne. I wtedy się montuje dwie deseczki do góry. Montujecie dwie równe deseczki. Między tymi deseczkami robicie sobie tak jakby takie prowadzenie do murowania. To jest szerokość suporka. 11,5, 11,6, no wiecie, no 11,5, no, mniej więcej, nie? To jest szerokość suporka. Ja będę robił na pianokleju, więc ja tych desek nie muszę montować, bo ja sobie pianoklejem ciacham tu, właściwie to z drugiej strony, bo to druga strona idzie do
do ściany. I przykładam równo do tego. Wiadomo, wypoziomować, wypionować trzeba będzie osobno, ale nie muszę robić takiej warstwy, takich deseczek, no bo nie zapaćkam sobie tych linii, no nie? Ale takie dwie szkoły są, że tak na dwa różne takie sposoby muruje się ściany. Kolejna sprawa. O ile budujecie sami sobie dom świeżo, nowy, to wiadomo, że macie posadzkę wypoziomowaną. Jak macie tak jak ja, stary dom, w którym diabli wiedzą, kto budował, to dobrze jest sobie sprawdzić. Po to, żeby mniej więcej wiedzieć, czy macie ten poziom. No u mnie idealnie nie jest. Czyli zakładając, że nie ma tu poziomu, tam będzie troszeczkę wyżej. Wiem, że muszę tam mniej na początku sobie dać zaprawy, a tu więcej. Kolejna sprawa. Ważna jest izolacja pozioma. Aby odizolować tą ścianę od chudziaka, nie? Bo na chudziaku się głównie buduje. Nie budujcie ścianek na wylewce, broń Boże. Znaczy, no nie powinno się budować ścianek na wylewce z tego względu, że ściana jednak ma swoją wagę. Pod wylewką prawdopodobnie macie jakieś docieplenie i to może siadać jakoś, nie? Więc dobrze, jakbyście budowali sobie ścianki na po prostu chudziaku. Więc trzeba odizolować poziomo ściankę od chudziaka po to, żeby nie ciągła wilgoci od betonu. Teraz jak to zrobić? Pierwsze to musicie wziąć pod uwagę to, że nie wycinamy sobie izolacji na szerokość tylko suporka, tylko troszeczkę szerzej. Dobrze jest zrobić sobie zakład taki 5 cm z każdej strony, czyli jak mamy 11,5 tutaj, wkładacie sobie 5 cm, tak? Czyli mamy 16,5, 17, 18, 19, czekajcie. Ja sobie to rozwinę w ten sposób. Tak? Zakładamy sobie zakład tutaj. No, albo możecie sobie po prostu dodać to. No, do 11,5 dodajecie 10 i macie 21,5. Nie? O to chodzi, żeby po prostu izolacja wychodziła poza ściankę. Bo no to tak się powinno robić. No co wam będę tłumaczył? No żeby nie ciągło wilgoci. Bierzemy sobie nożyk. Co do izolacji można użyć? Nie, wezmę sobie poziomicę. Do izolacji folia średnio się nadaje. Można folię dać, ale najlepiej jest papa. Wszelaka jaką macie papę. Ja akurat miałem taki kawałek starej jakiejś papy. Nie wiem jeszcze skąd. Chyba jak robiłem na komórkach, jeszcze jak mieszkanie miałem i robiłem dach na komórce, to mi został taki kawałek papy. I sobie go wykorzystam. Mam nadzieję, że mi starczy. 21,5 sobie odcinamy. Tutaj 21,5 ustawimy tutaj. Wiecie, to też nie musi być jakieś idealnie strasznie równe. Ważne, żebyście po prostu... Najlepiej to by było od drugiej strony ciąć. Już nie będę je obracał. Zaraz wam pokażę, ja sobie podocinam paski i wam pokażę, o co chodzi. Dobra, mam docięte. I teraz zobaczcie. Układamy je w ten sposób, że nie możecie dać ich tak. No, załóżmy, żeby była równo ucięta, nie? Nie możecie dać jedną przy drugiej. Dlaczego? Bo tędy się robi taka przerwa, przez którą wilgoć przejdzie. Zawsze robimy na zakładkę. Musicie nałożyć jedno na drugie. Chociażby te 3-4 cm. To, że tu jest kawałeczek wyżej, tym się nie przejmujcie, bo i tak nakładacie więcej zaprawy, więc to i tak będzie na zaprawie leżeć, najwyżej tu będzie mniej zaprawy. Tym się kompletnie nie ma co przejmować. Tak samo jak robimy, jak macie... Co to mi tu, coś mi tu, czekajcie. A, papa się mnie... Taki dźwięk był, jakby woda kapała, ja już zgłupiałem. Tak samo jak robicie, macie róg, nie? To na rogu nie zakładajcie w ten sposób. Albo nie róbcie w ten sposób. Jak macie róg, zakładamy na całość.
I tak samo jak dochodzi już koniec ściany, to ma wychodzić dalej papa. Tu na przykład mam ten kawałeczek, te 10 cm będę budował, nie? To robimy w ten sposób. Rozumiecie? Ma być dalej. I wtedy mamy pewność, że izolacja jest na 100% zapewniona dla tej ściany. Też nie róbcie czegoś takiego, że nachodzicie na ścianę, nie? Żeby wywijać w ten sposób. Nie, czegoś takiego też nie róbcie. To wystarczy. W ten sposób jak jest, to wystarczy. I teraz właśnie dobrze mieć te linie, bo widzimy, mniej więcej sobie ustawiacie na środku. Tak? Tu sobie ustawiamy na środku. Tu ma być zakład. Tu jest zakład, kąt prosty. Tu mógłbym sobie przedłużyć tą linię w sumie. Gdzie mam ołówek? Jak zwykle zgubiłem ołówek. Tą linię sobie przedłużę. Nie, na tym. Czymś takim się nie przedłużę. Tylko po to, żebym mniej więcej wiedział, gdzie ma być środek. Robimy sobie zakład. Specjalnie pozostawiałem tę linię dalej. Wszystko mi o tym mówi. Ile czego. I macie przygotowaną izolację poziomną. Jakby ktoś chciał się bawić, można to sobie zgrzać tutaj, żeby trzymało się lepiej, nie? No nie wiem, czy jest sens, ale można. Ja mam palnik, może nawet wezmę, zgrzeję. Nie ma sensu, to zgrzewa się głównie tylko i wyłącznie po to, że jakbyście szli, nie daj Boże, kopnęli, żeby wam się to nie przestawiło. Ale ja myślę, że taki kawałek, co ja będę tutaj robił, to chociaż mam palnik, czekajcie. Mam palnik, czemu miałbym nie zgrzać? Mówię, nie ma sensu zgrzewać, bo to się robi tylko po to, żeby właśnie się nie... Nie, że tak powiem, nie ruszało później. Ła. Coś ten palnik, powiem, mam taki słaby. 14 zł kosztowało, to może być słaby, nie? Najlepszy jest, wiecie, taki niektóry takim z powietrzem jak tutaj psika. Że psika pali, tylko takim takim, wiecie, ogniem zwykłym, ale nie mam takiego. Dobra, zawsze coś tam złapie, będzie trzymać, mam równo ustawione. Przygotuję sobie suporki. Dobrze jest sobie przygotować najpierw suporki i murujemy w ten sposób. Żebyście wiedzieli. Zaczynamy pierwszy tutaj, czego naprawdę zwróćcie uwagę bardzo na to, jak go wypoziomujecie, bo to jak wypoziomujecie pierwszą warstwę, tym bardziej, że to jest na cienkowarstwowe, to tak będzie później cała ściana stała. Ciężko będzie naprawdę później wyrównać jakieś niedociągnięcia w pierwszej warstwie. Także to jest bardzo ważne, żeby wymurować pierwszą warstwę idealnie. Zaczynamy od pierwszego suporka, który ustawiamy tu. Potem robimy tu. Nie róbcie czegoś takiego, że lecicie odtąd i tak lecicie. Nie. Jeżeli macie tak jak ja, w moim przypadku, bo jeżeli byście mieli na przykład całą ścianę do końca, to jeden suporek z tej, jeden z tej. Przeciągamy sznurek, ewentualnie laser, zależy kto jak chce się bawić. I murujemy dalej. Ja wam pokażę, bo jest kilka sposobów na sznurek. I one są w sumie najlepsze. Na laser nigdy nie widziałem, żeby ktoś robił. Spróbujemy. Przekonamy się, czy to będzie działać. Nie widziałem, żeby ktoś robił na laser. Ale zrobimy na pewno na sznurek murarski. I pokażę wam dwie szkoły, jakie są, bo różnie ludzie robią. I powiem wam, czemu moim zdaniem ta druga jest lepsza. Tak jak ja będę robił. No dobra, to ja sobie przygotuję suporki, zaprawę i zaczniemy. Właśnie, chcę jeszcze wam pokazać, dlaczego mówiłem, że nie murujemy po całej długości.
Bo chodzi o to, że są dwa powody. Pierwszy jest taki, że po to, żeby właśnie ten sznurek móc sobie tak jakby złapać linię prostą wzdłuż całej ściany. A druga rzecz jest taka, że zobaczcie, widzicie? Taki kawałeczek już mi brakował. A to już jest problem. No, to już jest problem. I wiecie, o co chodzi. I nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby taki kawałeczek był na końcu. No nie? Dlatego będę robił w ten sposób, że ten będzie cały na rogu, a gdzieś tu w środku będę docinał i wstawiał taki kawałek. No niestety na każdą warstwę będę musiał dociąć i wstawić taki kawałek. Gdzieś będzie musiał być. Przemyślę jeszcze tylko, czy nie będę robił tak, że będę wstawiał, ucinał gdzieś suporka bardziej i wstawiał większy kawałek, ale to jeszcze przemyślę. Zobaczę, jak to zrobię. Bo chodzi o to właśnie, że no niestety trochę strat będzie, ale no takiego kawałka wklejać nie za bardzo. Dobra, idę rozrabiam zaprawę. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Pamiętajcie, że ja to robię pierwszy raz w życiu, nie? Znam tylko teorię. Ale myślę, że i od kogoś, kto robi coś pierwszy raz w życiu, można by się czegoś nauczyć, nie? Aha, poczekajcie, jeszcze muszę sobie przynieść pistolet do piany. Dobra, słuchajcie, do pionowych spoin będę używał czegoś takiego. To akurat, no kupiłem tytana, bo wiem, że robią porządne produkty, ale to nie jest żadna reklama. Jest to szybki pianoklej uniwersalny. Są inne też, także jakbyście nie kupili, to wasz wybór. Nie robiłem jeszcze nim, nigdy takim czymś w ogóle nie robiłem, więc że tak powiem, sam jestem ciekaw, jak to mnie pójdzie. Pierwszy raz będę używał taki. No będzie, nie? Damy sobie na mniej. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw. No to dobra, lecimy z tym koksem. Aha, ważna rzecz. Jak będziecie robić, tutaj sedawać na podmurówkę taką, to zawsze odchylajcie tu. Tak samo później wam pokażę. Dlaczego? Bo jak przyjdzie i zaczyna ściskać, to wypycha. Jak wam wejdzie między bloczek a ścianę, no to nie dopchniecie już bloczka później do samej góry. Dlatego lepiej jest sobie. Ja tak powiem. Odciągnąć to. Dobra, tu mamy poziomica, młotek. Młotek używajcie raczej gumowy. Chociaż można i zwykłym, ale fachowo niby powinno się gumowym to robić. To można podstawić też. Wiecie, bo ja nie lubię bałaganu, jak mam. Gotujemy sobie mleczek. Ło, poszło. Na początek, dlatego tak. Dobra. Później jak wyschnie, to wyzbieram. Dobra. Można
troszeczkę. Pierwsze, wiadomo, nie ma jak ustawić, no nie? No bo nie mamy sznurka przeciągniętego i żeby nie był przekoszony, tym się nie przejmujcie. To ma około 4 godzin, zanim zaschnie. Także... Także mamy czas. No, weźmy sobie poziomicę. Ja tej poziomicy nie ufam, bo ona delikatnie przekłamuje. Wiecie, muszę zakupić inną, bo mam tylko taką długą i nie będzie ciężko nam. Czyli do domu iść. Ale nie mam wyjścia na razie. Muszę nią działać. Będę leciał na dwie strony. Teraz przesadziłem chyba. No tu jest niby idealnie, nie? A tu widzicie? Delikatnie przekasza. Czyli musimy sobie wypośrodkować. Dobra, a w ten tu musi wyjść. Nie, będę leciał na długi. Będzie gorzej, ale damy. No, tu musi iść w dół. Bardzo ważne, żeby ustawić pierwszy bardzo dobrze. O! Jeszcze minimalnie. Jeszcze proszę. Teraz przesadziłem. Tu jest git. Dobra. Pierwszy mamy. Patrzmy szybko tu. Tu. Tu jest git. A sprawdzę jeszcze tu. To będzie trudne. Kurde, poziomicę muszę kupić. No. Ta akurat ma tutaj dobrze. Chyba. No i coś tu nie ma. Piony. Nie no, tu jest pion. Może być suporek przekoszony. Gdzie tu nie ma? A tu jest. Tu jest git. Tu jest git. Minimalnie w tą stronę. Dobra, na razie to i tak nie ustawiam, bo jak ustawię ten drugi, to będę musiał sznurek rozciągnąć i wtedy będę musiał je i tak przesunąć pewnie lewa, prawo. Dlatego się nie przejmuję tym zbytnio. Lecimy z tym. I teraz ważna sprawa. Bo nie zrobiłem jednej rzeczy. A wiecie jakiej? Nie przeciągnąłem sobie linii tutaj dalej. Znaczy przeciągnąłem, tylko za mało. Sprawdzę sobie, czy to ma 11,5 teraz tu. 11,4. O, milimetr. Nieźle. O, kawę mam. Kurde, zapomniałem, że mam kawę. Ale zimno. No i teraz musimy wziąć sobie suporka. Mniej więcej na sucho sprawdzić. Żeby wiedzieć. Ja, przynajmniej ja tak muszę. No i dobra. I lecimy. Mówimy dalej.
lepiej dać więcej, tym bardziej, że tutaj był dół, niż mniej, nie? Jak pamiętacie, sprawdzałem, tutaj jest... Mogłem, kurde, to rzadko zrobić. Tutaj jest niżej. Wiem, że pewnie nie jeden napisze, że się z tym pierdzielę, że coś tam, że może coś źle robię. No ale ja się uczę tego, naprawdę. Miejcie wyrozumiałość. Mówię wam informacje, które wiem czysto teoretycznie. Bo sam trochę posiedziałem, poczytałem, podowiadywałem się, jak to robić, żeby zrobić prawidłowo. Ja bym musiał sobie laser przyciągnąć. Powiem wam, że w takim wypadku laser będzie lepszy. Zaraz wam powiem, dlaczego będzie lepszy. Bo tu sznurka nie mam do czego dostawić. Chciałbym do ściany. A na laser będzie mi dużo lepiej. Czekajcie. No i zobaczcie. Widzicie? Na laser jest dużo lepiej. Tu mam idealnie, prawie że. Jeszcze można minimalnie cofnąć. Dobra. Jest na linii? Jest na linii. I tu mam też na linii. I teraz zobaczcie, jak fajnie widać. Cofam do momentu, aż mi laser z tego zniknie. Przechodzi laser dołem, przechodzi. Ale muszę rzadszą chyba zrobić, powiem wam, tą zaprawę. Okay. No niestety muszę kombinować. Jeszcze jest do góry. Zapomniałem, że on wypada. Jeszcze. No, można powiedzieć, że mamy. Skoro tu mamy, to teraz tu trzeba by ustawić. Jeszcze. Jeszcze odrobinę. No i jest. Dobra. Teraz sprawdźmy drugą stronę. Czyli musimy to cofnąć. Mam trochę przekoszony. Cicho. Tu jest kit. Tu jest prawie kit. O. I teraz nie wiem, kurczę, czy tu to się przekosił. Najgorsze, jak się ruszy ten laser. Dobra.
Dobra, tu poziom jest, więc jest ok. Tutaj jest. No tu mam trochę przekoszony jakby. Jest. Widzicie, on jest trochę prze... O. No i dobra, i mam ustawiony. Dobra. Słuchajcie, warto sobie jeszcze tutaj sprawdzić. No, prawie jest na nich. Dobra. Dobra. Widzicie, minimalnie mogę go cofnąć. Mam nadzieję, że to się jeszcze uda. Jest idealnie. Sprawdzę tylko, czy nie zruszyłem poziomów pionów. No i dobra. I on niech sobie tak zostanie. Tu mam ustawione, tu jest w miarę równo. Będziemy murować tutaj. Tylko jaka tu ma być teraz odległość? Dobra. Działamy dalej. Aha, sorry, nie. Przepraszam. Przygotujemy sznurek. Pokażę wam, o co chodzi ze sznurkiem i jakie są dwie szkoły, przynajmniej takie, jakie ja poznałem. Robimy sobie pętelkę. I tłumaczę wam to na sucho. O, na tym przykładzie. Jedna szkoła mówi o tym, że jak zahaczamy, to zahaczamy idealnie równo z suporkiem. I tak robi większość chyba osób. A druga szkoła mówi o tym, że jak sznurek przymocowujemy przy ścianie, to robimy tak, żeby on troszeczkę odstawał, mniej więcej na pół centymetra. I wtedy się leci cały czas z taką samą przerwą. I teraz moim zdaniem dużo lepsza jest ta, która mówi o tym, żeby zrobić taki odstęp jakby od suporka. Ponieważ jak przyłożymy sznurek do tego i załóżmy, że suporek jeden nam się przestawi w ten sposób, no nie? A tutaj był sznurek. Muszę sobie więcej rozwinąć. Tu był na przykład zahaczony sznurek, a jeden nam się przestawił. To dzieje się coś takiego. Widzicie? Wiem, że wtedy niby jest łatwiej, żeby go dostawić do równego. No nie? Ale zahaczycie gdzieś czy coś, nie zauważycie. I ten suporek wam zmieni już cały jakby proces dalszego kładzenia po linii prostej tego. A jak macie w odstępie takim, a jeden suporek nawet wam się zrobi troszeczkę wypukły, to on i tak sznurka wam nie naciągnie. Sznurek nie zmieni swojego położenia. I dlatego mi się wydaje, że no lepiej jest, jak ten sznurek kawałek będzie odstawał. I ja tak zrobię. Gdzieś miałem motyk. Gdzie ma motyk? Ktoś mi powiedzie, jest motyk, tam jest motyk. No miałem robić krótkie filmiki, no i sorry, nie da się. Podzielę wam to chyba na dwa. Dobra, ja zamocuję, żeby już nie przedłużać. Dobra, słuchajcie, ja mam sznurek ustawiony. Ustawiłem na 6 mm odstępu od bloczka. I tak naprawdę to, co ja robiłem poziomicą, że ustawiałem poziomicę, żeby te bloczki sobie ustawić już w linii prostej, to można zrobić to na tym sznurku. Ważne jest, żebyście ustawili tylko ten jeden kąt i wtedy możecie sobie już na sznurku ustawić, bo zobaczcie. Widzicie? Gdybyście mieli ten kąt, ten tutaj, róg, nie kąt, ten róg ustawiony do sznurka już dobrze
i przeciągacie ze sznurek, znaczy do sznurka, najpierw ten ustawiony róg dobrze, a potem przeciągacie sznurek równo, to później można sobie tutaj też ustawić. Ustawiacie sobie w ten sposób 0,6. No, przesuń się. 0,6. Tu jeszcze dobrze sobie ustawić można w dół, żeby mniej więcej poziom łapać. Chociaż ja tu nie złapię chyba poziomu już na tym. Zresztą nie ma sensu. Ważne jest, żebyście tylko w linię prostą do sznurka łapali. I tak samo wszędzie robicie, jak już będziemy murować, to wszędzie trzeba będzie 0,6 zostawić od sznurka, nie? I tak samo się robi sznurek tu na boku, tylko ja akurat tutaj na boku nie będę robił sznurka, bo tu może laser zostać, z tego względu, że no, że tutaj nie będzie murowane, tak? No bo tutaj będą drzwi później, więc nie ma sensu tutaj murować, tu będą tylko góra, nie? Także u mnie zostaje laser, ja już tu sznurka nie będę przyciągał, bo to jest bez sensu. I tyle, cała filozofia. Dobra, ja lecę dalej, zrobię całą tą pierwszą warstwę. I co mogę jeszcze wam powiedzieć? Aha, jak murujecie róg, to nie robimy tak, że stawiamy na to jeszcze jeden, stawiamy na to jeszcze jeden, potem tu stawiamy. Nie, robimy na zakładkę, pamiętajcie zawsze, nie? Czyli jeden teraz dostawiamy tutaj na długość, a następny, który przyjdzie, to nie ten, tylko najpierw ten stawiamy. I potem dopiero tutaj. Ale to już jest druga warstwa. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą warstwę. Myślę, że ten wideoblog i tak długi wyszedł i będę musiał go poskracać jakoś, żebyście nie krzyczeli, że znowu godzinne. W drugim wideoblogu pewnie zaraz go zacznę kręcić, ale nie będę wrzucał takiego długiego. Postaram wam się pokazać już, jak muruję normalnie dalej. Także trzymajcie się, zapraszam do innych filmików. Cześć!